Proszę Państwa, przepraszam bardzo za krótką przerwę ze względów technicznych, ale jesteśmy dalej w przyjęciu porządku obrad w punkcie. Proszę bardzo Panią Przewodniczącą o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Panie Pawle. Rozumiem, że to jest pytanie do Pana Wójta albo Pana Skarbnika, tak? Nie, nie są ujęte. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że już się 4 października spotykaliśmy się i te zmiany nastąpiły w ostatniej chwili. Złożone zostały 23 grudnia. Ja również byłem na obrocie, czyli informowałem radnych, również do osoby pana przewodniczącego, w związku z tym, ponieważ to ja przygotowuję de facto ten budżet i było możliwości zapoznania się z waszymi pomysłami jako kluby radnych. A po tego mam jeszcze czas, żeby dojść do tej sytuacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Rozumiem, że te poprawki nie zostały wprowadzone, tak jak pan wójt. Także panie Pawle, nie zostały wprowadzone. Znaczy rozumiem, że mówi Pan o uchwale budżetowej na rok 2020. No i to się wiąże oczywiście też z wieloletnią prognozą finansową gminy Paranów też na lata 2020-2023, bo jedno z drugim. Proszę Państwa, ponieważ tych wniosków formalnych trochę było, więc pozwolę sobie prosić Państwa to, żebyśmy przegłosowali te poprawki pojedynczo i w takiej kolejności, w jakiej je mamy. Może ostatnia będzie ta poprawka odnośnie komisji rewizyjnej, czy wprowadzenia dzisiaj, zatwierdzenia planu komisji rewizyjnej. I tak po kolei. Pierwsza poprawka była w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. To jest do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. Pani Przewodnicząca prosiła, żeby tą uchwałę zdjąć w związku z tym, że nie były przeprowadzone konsultacje z komisją. I tak prosiłbym o przegłosowanie według listy. Pan Roman Bodych, jestem za zdjęciem tej uchwały. Pan Bućko Paweł. Pan Ciołek Jan. Pani Fabisiak Beata. Pan Fabisiak Grzegorz. Pan Sadoś Stefan. Pani Szelachowska Ania. Pan Tkacz Albin. Pana Szymańczaka Dariusza nie ma, tak? Nie ma. Pani Wardziak Teresa. Pani Wiśniewska Agnieszka. Pan Ziomski Jacek. I pan Rzaczkiewicz Mariusz. Proszę Państwa, jednogłośnie została przegłosowana zmiana. 12 osób było za tym, żeby tą uchwałę przenieść na następne obrady. To była ta pierwsza zmiana proponowana przez Radę. Druga to była w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu dla uczniów, wobec których gmina Baranów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu do oddziałów przedszkolnych i szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Baranów. I to była, panie Pawle, pana, tak, wniosek, poprawkę. I też według listy, proszę Państwa, kto jest za tym, żeby tą poprawkę przyjąć, czyli wykreślić z dzisiejszych obrad tą uchwałę. Proszę o podniesienie ręki i przegłosowanie. Według listy, pan Roman Bodych, jestem za odrzuceniem tej uchwały w dniu dzisiejszym, czyli za przeniesieniem tej uchwały, przepraszam, na następną sesję. Pan Bućko Paweł. Pan Ciołek Jan, pani Fabisiak Beata, pan Fabisiak Grzegorz, pan Sadoś Stefan, pani Szelachowska Anna, pan Tkacz Albin, pani Wardziak Teresa, pani Wiśniewska Agnieszka, pan Ziomski Jacek i pan Rzaczkiewicz Mariusz. Również jednogłośnie Rada przegłosowała, aby tą uchwałę w dniu dzisiejszym wykreślić z porządku obrad. Zapraszamy. I tutaj następne dwie uchwały to były nasz wniosek pana Jacka Ziomskiego w sprawie uchwały budżetowej na gminy Baranów na rok 2019 i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Baranów. Ponieważ te uchwały są
praktycznie są bardzo związane, więc może obydwie przegłosujemy od razu tą zmianę, tak jak pan Jacek prosił. Kto jest za tym, żeby wykreślić z dzisiejszego porządku obrad te uchwały? Proszę o przegłosowanie. Imiennie pan Roman Bodych, jestem za tym. Pan Bućko Paweł. Pan Ciołek Jan. Pani Fabisiak Beata. Pan Fabisiak Grzegorz. Pan Sadoś Stefan. Pani Szelachowska Anna. Pan Szymańczak Dariusz. Przepraszam, nie ma go. Pan Kaczalbin. Pani Wardziak Teresa. Pani Wiśniewska Agnieszka. Pan Ziomski Jacek. I pan Rzaczkiewicz Mariusz. Również jednogłośnie została skreślenie tych uchwał w dniu dzisiejszym przegłosowane. I proszę państwa, następna zmiana, o którą wnioskował pan Paweł, dotyczy również dwóch uchwał, czyli uchwały budżetowej Rady Gminy Baranów na 2020 rok i uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Baranów na 2020-2025 i też podług listy, kto jest za tym, żeby tą uchwałę z dzisiejszego porządku obrad wykreślić. Pan Roman Bodych, jestem za tym, żeby ją wykreślić. Pan Bućko Paweł. Pan Ciołek Jan. Pani Fabisiak Beata. Pan Fabisiak Grzegorz. Pan Sadoś Stefan. Pani Szelachowska Ania. Pan Kaczalbin. Pani Wardziak Teresa. Pani Wiśniewska Agnieszka. Pan Ziomski Jacek. I pan Rzaczkiewicz Mariusz. Również zostało to przegłosowane jednogłośnie. I proszę państwa, ostatnia zmiana. Jest to zmiana, którą prosiła tu pani Teresa Wardziak. Chodzi o wprowadzenie na dniu dzisiejszym uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baranów na 2020 rok. I kto z państwa według listy jest za tym, żeby wprowadzić tą uchwałę na dzisiejsze obrady, proszę o podniesienie ręki i przegłosowanie. Pan Roman Bodych, jestem za tym, żeby wprowadzić. Pan Bućko Paweł. Pan Ciołek Jan. Pani Fabisiak Beata. Pan Fabisiak Grzegorz. Pan Sadoś Stefan. Pani Szelachowska Anna, pan Kaczalbin, pani Wardziak Teresa, pani Wiśniewska Agnieszka, pan Ziomski Jacek i pan Rzaczkiewicz Mariusz. Dziękuję bardzo. Również zostało to przegłosowane jednogłośnie, także wprowadzamy tą uchwałę. Teraz ja sobie tu z numeracją poradzę. Proszę państwa, i teraz przegłosujemy porządek dzisiejszych obrad z tymi poprawkami, które żeśmy przegłosowali, czyli już po tych poprawkach, tak jakby przegłosowane. Kto jest za przyjęciem porządku obrad dnia dzisiejszego po tych wszystkich poprawkach, tak jak poprawki tutaj wprowadzają, proszę o podniesienie ręki i przegłosowanie. Pan Roman Bodych, jestem za przyjęciem tego porządku obrad. Pan Bućko Paweł. Pan Ciołek Jan. Pan Ciołek Jan, przepraszam, tak? Pani Fabisiak Beata. Pan Fabisiak Grzegorz. Pan Sadoś Stefan. Pani Szelachowska Anna. Pan Kaczalbin. Pani Wardziak Teresa, pani Wiśniewska Agnieszka, pan Ziomski Jacek i pan Rzaczkiewicz Mariusz. Dziękuję bardzo. Również 12 osób było za tym, żeby za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad po tych wszystkich zmianach, które odczytałem wcześniej. Także porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Proszę państwa, przechodzimy do uchwał. Pierwsza to jest w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Baranów na 2020 rok. Ja sobie pozwolę przeczytać projekt uchwały. Uchwała nr 17/83 na 2019 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Baranów na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 3 ustęp 1 regulaminu pracy Rady Gminy Baranów stanowiącego załącznik nr 1 do statutu Gminy Baranów przyjętego uchwałą nr 9/53/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 12 września 2007 roku z późniejszymi zmianami Rada Gminy Baranów uchwala co następuje. Paragraf 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Baranów na 2020 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów jest za przyjęciem tej uchwały według listy? Ja tylko się przepraszam, bo spytam się jeszcze, czy chcecie państwo, żebym ten plan pracy odczytał? Czy państwo dostaliście, czy nie ma takiej potrzeby? Czyli ja proponuję skierowanie się z pierwszej pozycji.
czeka, żeby tam dodać budżet, bo budżet będziemy musieli wiedzieć. Tak, ale mamy 29 stycznia, panie Jacku, następną, jeszcze w styczniu. Znaczy, jeżeli będzie, jeżeli będzie. Znaczy, nie chciałbym odkładać mimo wszystko tej uchwały budżetowej, no bo... Znaczy, ja myślę, panie Jacku, że tutaj pan wójt ma oczywiście prawo, żeby taką uchwałę wprowadzić w odpowiednim terminie, 7 dni przed, i nie ma problemu. To, że tak jest napisane akurat, bo to jest wszystko... Chciałem zwrócić państwu uwagę, że to jest wszystko tak bardzo w skrócie. Tu nie ma konkretnych uchwał, tylko jest tematyka raczej podana. Co będzie sesja zawierała, to i porządek obrad, to nie jest to. Tak, i chodzi tutaj, to jest na wniosek pana wójta, tutaj też była taka sugestia, żebyśmy to podali już konkretnie z datami. Była bardzo dobra, bo dla pana Grzegorza też będzie wygoda, że tak powiem, będzie wiedział dużo wcześniej już z wyprzedzeniem, jak sesje są. I do godzin co prawda już mi jeszcze nie podali, tutaj tylko żeśmy jeszcze nie doszli, ale wydaje mi się, że wszystkie sesje, proszę państwa, jednak będą w godzinach rannych w przyszłym roku, ale to będziemy na bieżąco ustalali jeszcze. Czyli co, nie czytać, proszę państwa, tego? Nie ma potrzeby, tak. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem tej uchwały według listy? Pan Roman Wodych, jestem za przyjęciem tej uchwały. Pan Bućko Paweł, pan Ciołek Jan, pani Fabisiak Beata, pan Fabisiak Grzegorz, pan Sadoś Stefan, pani Szalachowska Anna, pan Tkacz Albin, pani Bardziak Teresa, pani Wiśniewska Agnieszka, pan Ziomski Jacek i pan Rzaczkiewicz Mariusz. Proszę państwa, została ta uchwała przyjęta również 12 głosami, czyli jednogłośnie, przez Radę Gminy Baranów. Następna uchwała, o której będziemy dzisiaj rozmawiali, jest to w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Baranów w roku szkolnym 2019-2020. Ta uchwała była omawiana bodajże na którejś posiedzeniu komisji, tym wspólnym chyba, pani Kasia tu od oświaty, 84, tak? Mówiła o tej uchwale. Ale jeżeli, czy pan wójt, czy pan skarbnik tu chcieli zabrać głos, czy nie? Nie. Nie ma takiej potrzeby. Więc proszę państwa, sobie pozwolę przeczytać projekt. Uchwała numer 17/84/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Baranów w roku szkolnym 2019-2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z artykułem 32 ust. 6, w związku z artykułem 39a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie Baranów w roku szkolnym 2019-2020 ustala się w wysokości. Punkt pierwszy. Olej napędowy 4,96 zł za litr. Benzyna PB95 4,94 zł za litr. Gaz 2 zł za litr. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Baranów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Kto z pań i panów jest za przyjęciem tej uchwały według listy? I tak, pan Roman Bodych, jestem za przyjęciem tej uchwały. Pan Bućko Paweł, pan Ciołek Jan, pani Fabisiak Beata, pan Fabisiak Grzegorz, pan Sadoś Stefan, pani Szelachowska Ania, pan Tkacz Albin, pani Bardziak Teresa, pani Wiśniewska Agnieszka, pan Ziomski Jacek i pan Rzaczkiewicz Mariusz. Uchwała została przyjęta również jednogłośnie. Proszę państwa, przez Radę Gminy Baranów i przechodzimy do następnej uchwały. A następna uchwała to już będzie ta uchwała o zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej, tak? 85. Proszę państwa, jest to uchwała numer 17/85/2019 Rady Gminy Baranów z dzisiejszego dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baranów na 2020 rok. I tak, na podstawie artykułu 18a ustęp 1 i 4 oraz artykułu 21 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym oraz paragrafem 17 regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baranów stanowiącego załącznik nr 2 statutu gminy Baranów przyjętego uchwałą nr 9/53/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 12 września 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Baranów Rada Gminy Baranów uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baranów na rok 2020 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baranów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa, podług listy. Pan Roman Bodych, jestem za przyjęciem tej uchwały. Pan Bućko Paweł, pan Ciołek Jan, pani Fabisiak Beata, pan Fabisiak Grzegorz, pan Sadoś Stefan, pani Szelachowska Anna, pan Tkacz Albin, pani Wardziak Teresa, pani Wiśniewska Agnieszka, pan Ziomski Jacek i pan Żaczkiewicz Mariusz. Również, proszę Państwa, uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 12 radnych. Proszę Państwa, i tym samym zakończyliśmy przyjmowanie uchwał w dniu dzisiejszym. Zanim przejdziemy do następnego punktu, ogłaszam 5 minut przerwy. Proszę Państwa, przechodzimy do dalszych punktów, czy kolejnych punktów dzisiejszych obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół został przesłany Państwu na maila. Dzisiaj też tutaj widziałem. Jest także, jeżeli jakieś uwagi są do protokołu, to proszę, jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania protokołu, proszę Państwa. I tak według listy, pan Roman Bodych, jestem za przyjęciem tego protokołu, pan Bućko Paweł. Pan Ciołek Jan, pani Fabisiak Beata, pan Fabisiak Grzegorz, pan Sadoś Stefan, pani Szelachowska Anna, pan Tkacz Albin, pani Wardziak Teresa, pani Wiśniewska Agnieszka, pan Ziomski Jacek i pan Żaczkiewicz Mariusz. Proszę Państwa, również 12 osób było za przyjęciem tego protokołu, czyli większość radnych, w zasadzie wszyscy ci, którzy są dzisiaj obecni. Proszę Państwa, następny punkt to jest piąty, sprawozdanie działalności przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Akurat w tym okresie, tym przedświątecznym, proszę Państwa, jak zwykle trochę było Wigilii, więc tutaj to nie jest jakiś wyczyn wielki, jeżeli chodzi o te sprawy, ale w związku z tym, że tutaj też Rada pracowała nad budżetem, więc odbyliśmy dwa posiedzenia, chociaż to w zasadzie, w których ja brałem też udział, bo jestem też członkiem klubu radnych. Odbyło się też wspólne posiedzenie komisji odnośnie budżetu. Odbyło się też spotkanie, proszę Państwa, odnośnie żłobka z osobami zainteresowanymi tą sprawą, gdzie tutaj większość rady też brała zresztą w tym udział. Brałem też udział w posiedzeniu Mazowsza Zachodniego, do tego związku naszego międzygminnego, gdzie mówiliśmy też i o śmieciach, ale to pan wójt pewnie tutaj powie więcej coś na ten temat. I to wszystko, proszę Państwa, jeżeli chodzi o tą moją działalność w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty, sprawdzanie działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Prosiłbym o zabranie głosu pana wójta. Jeżeli mogę,
Grzegorz, rzuciłem mu mikrofon. Dziękuję bardzo za głos, panie przewodniczący. Może zacznę od rzeczy, które mam przygotowane przez pracowników urzędu, a mianowicie jakie działania Wydział Oświaty w tym okresie robił. Punkt pierwszy. 28 listopada przeprowadzono konkurs na dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Golach, w wyniku którego komisja nie wyłoniła kandydata. Po konkursie wpłynęły do mnie dwa wnioski od Rady Pedagogicznej i od Rady Rodziców o wszczęcie procedury powierzenia stanowiska pani Dorocie Bełza. Skorzystałem z tego prawa i po uzyskaniu pozytywnej opinii obu rad pedagogicznych wystąpiłem do mazowieckiego kuratora oświaty z wnioskiem o powierzenie stanowiska pani Dorocie Bełza. Punkt drugi. 29 listopada w Urzędzie Gminy komisja powołana przeze mnie przeprowadziła egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Punkt 3. 13 grudnia w Szkole w Bożej Woli odbył się pierwszy jarmark z Bożej Woli. Wszystkim zaangażowanym w jego przygotowanie chciałbym serdecznie podziękować, a w szczególności pani dyrektor Justynie Mikcie, gronu pedagogicznemu oraz pozostałym pracownikom szkoły za trud włożony w przygotowanie imprezy. Podziękowania należą się także pani dyrektor Anecie Krasińskiej za przeprowadzenie gminnego konkursu na najpiękniejszą szopkę. Pracę uczestników mogli mieszkańcy podziwiać w kościele w Baranowie. Punkt 4. Kuratorium Oświaty w Warszawie przeprowadziło w listopadzie ewaluację w Szkole Podstawowej w Baranowie. Jako organ prowadzący uczestniczyłem w spotkaniu z paniami wizytującymi szkołę, podczas którego poruszany był temat m.in. warunków lokalowych oraz wyposażenia szkoły. Dnia 18 grudnia zorganizowałem spotkanie w sprawie budowy żłobka, o którym tutaj już wspominał pan przewodniczący, z którego wniosek jest taki, że planujemy wstępnie od 1 września 2020 wprowadzić bon żłobkowy, a w styczniu przygotujemy projekt kryteriów, które będą kwalifikowały osoby do otrzymania takiego świadczenia i omówimy je wspólnie na Komisji Oświaty. Chciałbym tutaj powiedzieć, że w piśmie, które otrzymałem po tym spotkaniu od osób, od mieszkańców, padały kwoty w wysokości 200 czy 300 zł. Ja chciałbym tutaj głośno nadmienić, że nikt z Rady ani ja nie wymienialiśmy żadnych kwot. To będzie dopiero kwestia ustaleń w przyszłości. To były kwoty, które, o których mówiły tylko i wyłącznie osoby ze strony mieszkańców. W Szkole Podstawowej w Bożej Woli powstała nowa pracownia komputerowa. Teraz zgodnie z obietnicą Rady Pedagogicznej czekam na przekazanie komputerów ze starej pracowni do szkoły w Baranowie. Na koniec informacji z oświaty chciałbym państwu przekazać dobrą wiadomość, że trzy jednostki oświatowe mają już światłowód. Czekamy jeszcze na podłączenie w Baranowie. To umożliwi nam wprowadzenie tego dziennika elektronicznego, o którym mówimy już od pewnego czasu. Prace wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych większość pewnie zauważa, ale na pewno było dużo prac porządkowych na terenie obiektów przedświątecznych. Wymiana drzwi na sali gimnastycznej przy szkole w Baranowie. Prace przy zakładaniu dekoracji świątecznych. Zakończenie malowania klatki schodowej w budynku komunalnym przy szkole w Baranowie. Naprawa asfaltem na zimno nawierzchni drogi we wsi Żaby, Cegłów, Karolina, Strumiany i Gole. Wycinka i rębakowanie zakrzaczeń na drodze gminnej w Golach, Holendrach Baranowskich, Pułapinie Nowej i Wyczółkach. Zakończenie wycinki i rębakowania w Żabach i Buszycach. Montaż zbiorczych skrzynek pocztowych w budynkach komunalnych. Wymiana akumulatora do kanalizacji w Bronisławowie. Zabezpieczenie budynku tzw. pałacu w Cegłowie. Odcięliśmy już energię. Zaspawane są kraty okienne i drzwi. Czekamy na wywóz śmieci. Jeszcze będą kontenery zaraz po Nowym Roku postawione, żeby te śmieci, które tam pozostały, oczyścić i zabezpieczyć budynek przed osobami niepożądanymi w obiekcie. Tak, żeby nikt tam nie zamarzł, żeby nikt tam niczego nie podpalił, żeby to nie ulegało dalszej dewastacji. Również w okresie była przeprowadzona naprawa ciągnika we własnym samochodu.
Także to we własnym zakresie zrobili pracownicy Zakładu Usług Komunalnych. Wydział Architektury i Nieruchomości. Budowa fragmentu chodnika w miejscowości Boża Wola, ulica Parkowa. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Boża Wola, ulica Pogodna. Prace nad nowym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie. Praca nad przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Baranów. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu Miast Mazowsze 2020 dla SOET. Kaski, Budki, Bronisławów, Karolina, Kopiska. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie na odbiór folii rolniczej. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi w miejscowości Basin. Ponieważ tu zostałem przez pana przewodniczącego wywołany, jeszcze tak pokrótce na temat prac związanych odnośnie śmieci, ale szerzej, jak gdyby nie będę może wszystkiego ujawniał, natomiast należy powiedzieć, że udało się zorganizować tak, by do Mszczonowa, do burmistrza Mszczonowa pojawili się prezesi spółek okolicznych wywożących śmieci celem budowy spalarni śmieci i instalacji, co by w przyszłości pomniejszyło opłaty, koszty za wywóz śmieci. Taką przynajmniej mamy nadzieję wszyscy będący, należący do tego związku. Tu chciałbym się jeszcze odnieść do jednej rzeczy, mianowicie do takiej, o czym tutaj nie mówiono, że na spotkaniu żłobkowym zarzucono mnie jako wójtowi i złożono na mnie skargę do przewodniczącego Rady Gminy, że w dniu 27 marca 2019 roku na posiedzeniu gminy wprowadziłem w błąd mieszkańców, oświadczając nieprawdę odnośnie dofinansowania do śmieci. Ja, szanowni państwo, to tym na pewno będzie zajmować się Komisja Skarg i Wniosków, natomiast chciałbym tutaj wyjaśnić tą sprawę, ponieważ takie rzeczy pojawiają się również na forach facebookowych, więc chciałbym tutaj wyjaśnić, że nie zgadzam się z tą opinią. I tu przytoczę kilka rzeczy. To jest artykuł z dnia 14 marca 2018 roku od zastępcy kierownika RIO w Kielcach. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę zostało uregulowane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z przepisami artykułu 6r wyżej wymienionej ustawy. System gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalenia wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Tą analizę z RIO przeprowadził pan Zbigniew Rękas. Kolejny artykuł, który odnalazłem, to jest artykuł z dnia 9 października 2019 roku. Według resortu środowiska gminy mogą dopłacać do systemu gospodarowania odpadami. Jednak według prawników ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi co innego. Poseł Paweł Pudłowski, PO-KO, w interpelacji poselskiej zwrócił uwagę na różne stanowiska regionalnych izb obrachunkowych w kwestii możliwości dopłat przez gminy do systemu. RIO w Kielcach uznała, że system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez samorząd powinien się samofinansować. W związku z tym samorządy muszą ustalać takie stawki za śmieci, które zabezpieczają jego działanie. Co innego, jak zaznacza poseł, stwierdziło jednak RIO w Krakowie. Według tej izby przepisy nie wykluczają wyjątków i ta izba dopuszcza konieczność dopłaty z innych źródeł. Kolejny artykuł z dnia 7 października 2019. Wątpliwości dotyczące możliwości dopłacania przez gminy do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pojawiają się w interpelacjach poselskich. Kolejny raz podobne wątpliwości wyrażane były w poprzedniej kadencji parlamentu, czego przykładem może być interpelacja nr 32719. W odpowiedzi na nią ówczesny podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk wskazał, że w przypadku deficytowości systemu możliwe są następujące działania. Chodzi tu o działania podwyżki stawek lub dopłacania do składek śmieciowych na przykład z recyklingu, którego nasza gmina nie prowadzi. Prowadzi to firma, której to wynajmujemy.
Ówczesna odpowiedź została oceniona negatywnie. Podobnie należy ocenić obecne stanowisko Ministerstwa Środowiska. Kluczowym obowiązkiem każdego organu władzy publicznej, w tym Rady Gminy, podejmującej uchwałę w sprawie stawek opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi, jest działanie na podstawie i w granicach prawa artykułu 7 Konstytucji RP. Organy władzy publicznej mogą podejmować tylko takie działania, które znajdują swoją podstawę prawną w obowiązujących przepisach. Innymi słowy, organy władzy publicznej mogą czynić tylko to, na co pozwalają im przepisy, nie zaś to, czego przepisy nie zakazują. W tym kontekście za skrajnie błędny należy uznać argument ministerstwa, zgodnie z którym ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie zawiera przepisów zakazujących ewentualnego dofinansowania systemu z innych środków własnych. Możliwość subsydiowania przez gminę systemu odpadowego musi wynikać nie z braku przepisu zakazującego takiego działania, lecz z przepisów, które by to umożliwiały. Twierdzenie ministerstwa, że przepisy regulujące gospodarkę odpadami są jednoznaczne i w sposób precyzyjny określają rolę, obowiązki, ale i prerogatywy poszczególnych uczestników systemu, to jest samorządów czy przedsiębiorców prywatnych działających na tym rynku, ma charakter deklaracji politycznej, nie zaś merytorycznej oceny sytuacji. Ilość zapytań w tych sprawach kierowanych do prawników, kancelarii, podczas konferencji, seminariów czy też spotkań konsultacyjnych jednoznacznie wskazuje, że adresaci przepisów tworzonych w Ministerstwie Środowiska mają w tym zakróżnią się. Każdy powinien być traktowany tak samo przez samorząd. Decyzję uważam za absolutnie słuszną i zgodną z obowiązującymi przepisami, a skargę bezzasadną. I już ostatnia kwestia. Z mojej strony. Na ostatniej sesji Rady po moim wyjściu dopuszczono się kilku stwierdzeń, na które muszę odpowiedzieć, by wskazać prawdę o prawach i obowiązkach radnych i przewodniczącego oraz wójta. Zacznę od pani Sołtys z KASK, pani Mirosławy Kuran, która uważa, że wie lepiej ode mnie, na co i jak oraz dla kogo powinienem przekazać własną rzecz na kwestię dla potrzebujących. Informuję więc, że to ja decyduję, na co i komu przekażę moje prywatne dobra. Tu również nadmienię, że informacje przekazywane mieszkańcom sołectwa Kaski są nieprawdziwe, jakoby śmieci były tak drogie, ponieważ moja firma dostarcza drogie worki do firmy Remondis. Po pierwsze, wójt gminy nie może prowadzić firmy, żadnej działalności gospodarczej i takiej nie prowadzi. Po drugie, firma, którą reprezentują bliskie mi osoby, nie współpracuje z firmą Remondis. Kolejną kwestią to dostęp do informacji oraz zgłaszania problemów w sołectwie. W tej sprawie nie zmieniło się nic, również osoba przyjmująca takie zgłoszenia. Ostatnia informacja to zapraszanie sołtysów na sesję. To obowiązek przewodniczącego rady, nie wójta, więc zażalenie należy wnieść pod inny adres. Następna osoba, która przekroczyła swoje uprawnienia, to pan radny Jan Ciołek, który na sesji rady ocenił pracę pana sekretarza. Przypominam więc, że są to wyłącznie kompetencje wójta. Natomiast pan Jan jest oraz był w poprzedniej kadencji przewodniczącym Komisji Oświatowej, która powinna kontrolować jakość działania placówek na terenie gminy. Nie robił nic, a jak uznał, że jest problem w tych placówkach, wysłał swoje dzieci do szkół w innej gminie, a problem pozostawił bez zmian. Pan przewodniczący Roman Bodych uznał, że panu Ciołkowi należy się nagroda. Brawo. Uznaje to za takie towarzystwo wzajemnej adoracji. Chodzi tu temat o zakażenie wody, która nie była zakażona, a działania urzędu były wzorcowe. To pan radny Ciołek wydzwaniał do różnych firm, żeby żądały odszkodowania od gminy. Następną osobą, do której chciałbym się zwrócić, to pani radna Beata Fabisiak, która skrupulatnie kontroluje, czy zarządzenia wójta ukazały się na BIP, pisze zapytania i interpelacje, za co dziękuję, lecz zapomina o swoich obowiązkach, a obowiązkiem pani jest dostarczenie protokołów i nagrań z komisji, które pani organizuje, do dziś nie wpłynęły, a pieniądze się wzięło. A to pani powinna świecić przykładem, gdyż jest pani również wiceprzewodniczącą, ale może bierze pani przykład z pana radnego Romana Bodycha, przewodniczącego tej rady, który uważa, że stoi ponad prawem. Przekracza kompetencje ustawowe, jak i statut gminy. Na wspólnych komisjach staje się przewodniczącym z automatu. Włącza i wyłącza dyktafon, kiedy uważa to za stosowne. Panie radny Romanie Bodych, bycie przewodniczącym rady nie oznacza bycie super radnym, a już na pewno nie oznacza byciem wójtem BIS. To pan pełni tę funkcję od 9 lat.
I to Pan, mogę to stwierdzić z całkowitą pewnością, jest największym hamulcowym tej gminy. To między innymi Pana działania, a w zasadzie ich brak, doprowadziły do sytuacji, że to nasza gmina odda najwięcej terenu pod CPK. I tu zastanawiam się, czy obecne torpedowanie działań wójta nie jest działaniem celowym. Pana działania na rzecz mieszkańców odnośnie CPK ustały, a moje działania Pan wyśmiewa. Można domniemywać, że uznał Pan, że będzie Pan beneficjentem i to się Panu opłaca. Ale co mają powiedzieć ci, którzy zostaną wywłaszczeni? Do Pana Romana wysłałem kilka pism, w którym proszę o poprawę jakości pracy Rady oraz działania zgodnie z prawem i mam nadzieję, że Pan wprowadzi odpowiednie działania. Proszę, by radni gminy przestali ubliżać publicznie urzędnikom, przestali pomawiać, a zaczęli przedstawiać dowody. Proszę również o zaprzestanie kradzieży moich pomysłów i wykazywanie ich po czasie jako własne. Zacznijcie współpracować dla dobra gminy i jej mieszkańców. Dziękuję bardzo. Tak, to wszystko. Tak, bardzo proszę. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie sprawozdania działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Panie wójcie, odnosząc się do tego, co Pan przeczytał na końcu, mogę tylko powiedzieć tylko tyle. Ustawa samorządowa mówi w ten sposób. Wójt w swojej działalności podlega bezpośrednio Radzie Gminy Baranów. Natomiast nigdzie nie jest powiedziane, że Rada Gminy w jakikolwiek sposób podlega wójtowi, skarbnikowi, sekretarzowi, któremukolwiek dyrektorowi. Na tym może skończmy, bo to, co Pan przeczytał, moim zdaniem, zresztą tutaj po minach radnych też widzę, to nie wiem, albo to jest tragiczne, albo żałosne po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o te pisma, na część Panu odpisałem, na część odpiszę, aczkolwiek wydaje mi się, że to, co powiedziałem przed chwilą, to jest akurat największa konkluzja i praktycznie nawet każde pismo to powinien w ten sposób odpowiedzieć. To tyle, jeżeli chodzi o te sprawy. Proszę Państwa, przechodzimy do... Panie Janku, a może dajmy sobie chwilę trochę oddechu, żeby emocje opadły może. Przejdźmy do interpelacji i zapytania radnych. Później będą odpowiedzi na interpelację może, a później zrobimy może 5 minut przerwy i dopiero w sprawach różnych, bo tych spraw trochę różnych będzie. Więc może później Państwo zabierzecie głos. Jeżeli mogę tak prosić, to bardzo bym prosił. Proszę Państwa, punkt 7, interpelacje i zapytania radnych. W tym okresie, proszę Państwa, nie było jakichś wielkich zapytań. Jedyne zapytanie, które ja wysłałem do Pana Wójta, pozwolenie jest długie, pozwolę sobie zacytować. Szanowny Panie Wójcie, reorganizacja Urzędu Gminy przeprowadzona w tym roku spowodowała brak pomieszczenia dla działalności Rady Gminy. Tablica umieszczona do budynku sugeruje, że jest to również siedziba Rady Gminy. Czy zamierza Pan takie pomieszczenie wygospodarować? Jeśli tak, to w jakim czasie? Jeśli byłoby to niemożliwe, proszę o wskazanie innego miejsca, gdzie Rada mogłaby wykonywać swoje ustawowe zadania. Pan Wójt mi bardzo szybko na to moje pismo odpowiedział. Szanowny Panie Przewodniczący, odpowiadając na pismo z dnia 2 grudnia 2019 roku, uprzejmie informuję, że podejmując działania organizacyjne w urzędzie, zaplanowałem również pomieszczenie, w którym organy gminy, czyli przewodniczący rady, mogliby wykonywać swoje ustawowe i statutowe obowiązki. Niestety w związku z brakiem zabezpieczenia finansowego nie mogłem tego zrealizować w bieżącym roku. W przyszłym roku zamierzam, o ile będą zagwarantowane środki w budżecie, zaadaptować na potrzeby Rady Gminy pomieszczenie na parterze urzędu aktualnie zajmowane przez skarbnika gminy. Proszę Państwa, i to jest, jeżeli chodzi o zapytania, to wszystko. Odpowiedź była też. No i jeżeli Państwo chcecie, to nie wiem, czy przerwę robimy 5 minut, czy przerwy, tak, to poproszę, 5 minut przerwy ogłaszam. Jeżeli Państwo pozwolą, to najpierw, żebym nie zapomniał o ważnych rzeczach, to chciałbym powiedzieć, może najpierw zabrać może ja głos.
Proszę Państwa, nie czytałem dzisiaj planu pracy komisji, przepraszam, Rady Gminy Baranów na przyszły rok, ale na 20.